Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszym Strangerville. Dzisiaj wybierzemy się do sekretnego laboratorium, jak zwykle. Chodź zapłać te rachunki, ja ci kliknęłam, żebyś zapłaciła, a ty oczywiście tego nie zrobiłaś, więc szybko, szybko. Tutaj szła jakaś babencja, o, nawet dwie. Także dawajcie je. Podaj szczepionkę na infekcję. Mamy to zrobić, tak? Tak. Mam nadzieję, że tamtą jeszcze też... Co? Już? Czuję się znacznie lepiej. Mogę zebrać myśli i zniknął ten okropny dźwięk w mojej głowie. Dobrze. Werbuj do walki z rośliną matką. No to dawaj. Pomóż mi. Ja wiem, co zrobić. Musisz mi pomóc. Mam iść tam razem z tobą. Co ty w ogóle wiesz o walce z olbrzymimi kosmicznymi roślinami? Ledwo się znamy. Aha, czyli wystarczy po prostu, myślę... Tak, wyższy poziom relacji jest potrzebny. Pochwal szczerze, ćwicz na maszynie do ćwiczeń. Dobrze, zaraz poćwiczymy. Przyjazne, dyskutuje strategii gry. Poznaj. Rozmawiaj o ciepłej pogodzie. Rozmawiaj o technikach fitnessu. Pochwal ją. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, trzeba to zrobić inaczej. Kupię sobie cechę niezwykle przyjazna. I tak, tutaj, proszę bardzo. I teraz... Ale to i tak nam nic nie da, jeśli chodzi o tą simkę. Ej, wy się nie lubicie? To może poplotkuj z nią? Kurde, ona jest zawstydzona. Przeproś. Może coś zabawnego? Może to wam pomoże? Albo wiecie co? Zaprosimy ją do patrzenia w chmury. O ile coś tu takiego będzie. Jest. A co tam było? Wygłoś coś tam? Wygłoś inspirującą przemowę. Sparing salutuj. Dobrze, zgodziła się. Oczywiście, że pomaga ci zniszczyć roślinę matkę. W pełni popieram oczyszczenie Strangerville z tej infekcji. Dobrze. To teraz idziemy po następną babeczkę. O, jaka ładna dziewczynka. Podaj szczepionkę. Ale ją oblałaś. I co, dobrze już? No i sukcio. Zaproponuj szalony plan, o. Rozmawiaj o marzeniach. Przyjazne i też ją zaprosimy do patrzenia chmury. Zgodziłaś się? Tak, okej. Okay. Czyli jeszcze jeden sim. Tylko trzeba go znaleźć. Tu jest jakaś simka. Więc podaj jej szczepionkę. O, to jest ta, co ostatnio. Udało się, udało się. Czyli teraz tak, znowu porozmawiaj sobie z nią o marzeniach. Opisz nowy pomysł. Wiecie, ona teraz mówi, że chciałaby, aby... to się udało, że właśnie ma plan, jak zniszczyć tą roślinę matkę, ale potrzebuje ludzi do pomocy. Tak więc zaprosi ją do patrzenia chmury. To chodź teraz pouprawiasz jogging. Trochę to dziwne, ale dobrze. A nie, bo ona miała ćwiczyć na maszynie do ćwiczeń, także chodź. Chodź tutaj ćwiczenia. Albo zrobimy ci bieg bez potu. Zobaczcie, jak te rośliny urosły. Ej, to w ogóle mi się nie zalicza nic, bo ona ćwiczyła i tu, i tam, i nie działa to wszystko. Dobra, weź, chodź, idź spać. Bo jesteś zmęczona, a musisz być wypoczęta, jeśli chodzi o walkę. Także zdrzemnij się trochę. No i trochę dupa, że nie zrobiłaś tego, kurczę. Dobra, słuchajcie, jest 5:14. Tak więc lecimy do tego laboratorium. Mam nadzieję, że pamiętam w ogóle, jakie to były dziewczyny. No dobra, jesteśmy. Zobaczymy jeszcze tutaj. To byłaś ty, czyli ty, ty. No i chyba ty, no bo co? Patrzcie, matka, ten związek się popsuł. Czy można go naprawić? Ale jaja. Nie wiedziałam, że ona ma w znajomych takie coś. Została zwerbowana i ta też została zwerbowana. Okej. Okay. Czy ty jesteś
Zainfekowana, tak, więc trzeba wziąć. Wypij szczepionkę na infekcję. Ej, czemu ona poszła? Weź ją zaproś. Czuję się znacznie lepiej, mogę zebrać myśli i zniknął ten okropny dźwięk w mojej głowie, dobrze. Jest teraz zajęta, no serio? No kurde, ludzie. Dobra, ona wróciła z roboty. Awansowało na młodszą sierżant. Nagrodę inżyniera otrzymuje, subcio. I sparring z innymi musisz zrobić. Chodź sobie zjesz. Znaczy zjesz, wysikasz się. Zjesz sobie kanapeczkę. Od razu ją dodamy do grupy. I ciebie też. Ej, czemu mi kopnęłaś śmietnik? Chodź, poćwiczysz sobie z tą. Z tą na przykład. I tą też trzeba dodać do grupy. Dobra, słuchajcie, lecimy. Po prostu lecimy. Nie ma co czekać. Mam nadzieję, że teraz wszystkie dziewczyny pójdą z nami. Okej, jesteśmy, więc użyj karty dostępu. I tutaj też trzeba użyć karty. Jesteś zainfekowana? Nie jesteś. No to subcio. I tutaj też użyjemy karty dostępu. Dobrze, i teraz tak. Spróbuj się porozumieć, spróbuj walczyć, walcz z matką rośliną. Zobaczcie poziom infekcji grupy, pokonaj roślinę matkę. Dziewczyny, idziecie? Ej, patrzcie, tu jakiś ziomek, czy to jest ten nasz Dominik? Nie, Mateusz, ale zobaczcie, ludzie tu normalnie przyszli. Poziom infekcji grupy, dziewczyny. Mogłaś założyć ten kostium, nie? Chyba nam się nie uda za pierwszym razem, bo zobaczcie, mamy już poziom infekcji wysoki dosyć, więc trzeba będzie pewnie stworzyć szczepionkę. Nie udało się. O kurde! Ale jaja, zobaczcie. Co ona robi? Ej! Patrzcie. I spadła. One uciekają. Oszołomiona. Zniszczona przez roślinę matkę. Roślina matka jest niezwykle potężna. Przegrupuj się i ponownie przemyśl strategię, jeśli chcesz zwyciężyć. Roślina matka nie podda się tak łatwo. Zwerbuj więcej simów do pomocy lub wytwórz więcej szczepionek, którymi ją potraktujesz. To ostatni krok do wyeliminowania infekcji w Strangerville. Nie będzie łatwo. No ja właśnie widzę, że nie będzie łatwo. Chodź tutaj. Musimy chyba zwerbować właśnie więcej simów. Chodź, skanuj jeszcze raz. Okej, trzeba by było jeszcze troszkę poskanować, więc chodź, skanuj i weźmiesz... zrobisz te szczepionki, pojedziemy do domu, ogarniemy się, zwerbujemy nowych ludzi i coś tam, coś tam. Dobra, chodź, zrobimy szczepionkę. Ile ty masz tych szczepów? Skupisko zarodników, o właśnie. Dwie szczepionki, czyli będziemy mieli cztery szczepionki, czyli czterech simów, czyli razem będzie siedmiu, więc chyba damy radę wtedy. I co, nie ma... Aha, bo nie masz owoca, o Boże. A co to? Co to leży tutaj? Aha, dobrze. Może można zebrać z tych właśnie, o... Prowokuj, zrób zdjęcie. No nie można. U nas w domu będzie można. No dobra, to chodźcie i lecimy do domu. Powiem wam, że strasznie dużo latania tutaj jest z tym wszystkim. Chodź sobie, skorzystaj, a nie po... Co? Pozbądź się pnączy. Co? Ty masz pnącze jakieś na sobie? Na kiblu masz się pozbyć? Zobaczcie! Co to ma być? Ale jaja. Pozbądź się pnączy. Ja wiem, że jesteś zmęczona. Dobra, to idź spać. Botanofobia. Co tu się dzieje? Rośliny wymykają się spod kontroli. No, ja widzę. Zobaczcie, u nas w wannie też wyrosły te pnącze. Dobrze, że się zdążyłyśmy wykąpać. I kupiłam jej telewizor, żeby mogła sobie tą zabawę zrobić, jak będzie jadła.
Więc mam nadzieję, że to coś da. No i trzeba będzie zwerbować tych ludzi, a do roboty mamy sparing z innymi, więc tak. Jeszcze trzeba zebrać dziwny owoc, żeby mieć na te próbki. Zobaczcie, ma. O, wow, zobaczcie, jak to super wygląda. Wow, mega. Muszę zrobić zdjęcie. Dobra. Chodź, no tutaj podaj szczepionkę i temu. A temu nie na razie, bo na razie się zaprzyjaźnimy z tym. Ignacy, mój drogi, mógłbyś z nami porozmawiać? Popatrzeć w chmury? Zaproś do patrzenia w gwiazdy. Może być chmury, gwiazdy, jeden pies. Okej, pomogę ci zniszczyć. Dobra, ale my idziemy zaraz do pracy. Więc poczekamy, pójdziemy do pracy, będziemy werbować następnych ludzików. Powiem wam szczerze, że ciężko jest wyrobić z tą pracą i z tą tutaj tajemnicą Strangerville. Ale jakoś damy radę. Pracuj ciężko. Eliksiry. Zamiennik snu. Może to jest Dawid? Nie, Dylan. Miłośnik teorii spiskowych. To chodźcie, damy miłośnikowi teorii spiskowych szczepionkę. On nam na pewno pomoże. Ej, ale co? Podałaś mu tą szczepionkę, czy nie? Nie. Dobra, kolejny ziomeczek zwerbowany. Chodźcie jeszcze tą. Personel wojskowy. Podaj szczepionkę. Dobra, dziewczyny sobie patrzą w chmury, zaprzyjaźniają się, ale myślę, że to już wystarczy. Zgodzisz się? Dobra, zgodziła się. Okej, uff. Także słuchajcie, lecimy. Lecimy do tego nieszczęsnego laboratorium. Teraz, żebym ja pamiętała. Ten, to, to i to. I nie, Jadwigi chyba nie było. Dobra, idziemy ze wszystkimi, zobaczymy, czy tym razem nam się uda. Mam nadzieję, że tak. A potem, jak już pokonamy tą matkę, złą matkę, czy tam matkę czegoś tam roślin, to. Stop, gdzie ty idziesz? Ignacy, to będziemy sobie grali tak na spokojnie, będziemy robić sobie tą karierę. Do końca i w ogóle podejdź tu razem, wszyscy razem. Chodźcie, chodźcie. Jak to śmiesznie wygląda. Ej, dlaczego jest tylko tak mało osób? Czemu oni nie mogą? Dlaczego oni nie mogą? Halo, halo. Ej, no bez jaj. Tylko z trzema można, tak? No to dawaj, no to weźmy faceta na przykład. I ona znowu jest na maksa cała. Rozkazy grupowe do ataku. Mega oprysk. Ale jaja. Nie wiedziałam, że to tak może być. Bardzo rozgniewana. Do ataku. Ty i twoi sojusznicy zadacie roślinie matce większe obrażenie, ale będziecie także bardziej podatni na infekcje. O nie. Wycofaj się. Ej, to jest masakra, ja wam powiem, zobaczcie. Ciężko będzie ją pokonać. Skończyły nam się szczepionki. A ta dopiero teraz przyszła walczyć? Nie, no zobaczcie, to jest masakra. Mega oprysk. Może nam się uda, ej. Do ataku. Ej, chyba nam się udało. Boże, już myślałam, że nam się nie uda. Ale jaja. Wow. Udało się. Wypełniona aspiracja. Po długich przygotowaniach, dochodzeniu i odrobinie niekonwencjonalnej walki, Babe skutecznie oswobodziła Strangerville z ucisku korzeni roślin matki. Miasto może spać spokojnie. Zdobyta cecha bohaterka Strangerville. Ale super. Jestem z ciebie dumna. No i z tych ludzi też oczywiście. Super. Jako bohaterka Strangerville będziesz otrzymywać pocztę od fanów. Możesz też opowiadać innym historię o pokonaniu źródła infekcji. Wow, i konfetti puszczają! Przywróć do życia roślinę matkę w życiu! Znaczy, może na koniec serii to zrobimy, czy coś.
Wszyscy się cieszą, super. Jest coś w stylu takiego, że gratuluj czy coś. Opowiedz historię. Nie, no na razie nie będziemy opowiadać, bo oni przecież z nami to przeżyli. Dobra, oni idą do domu. Czyli co? I to wszystko? To już koniec? Podejdź tutaj razem. I co ty tutaj masz w tym? Wykrywacz infekcji, zdjęcie dziwnej rośliny. Ten kombinezon, możesz zdjąć go. Kartę dostępu masz, tego owocka, jakieś tam odznaki. No i tyle. Zobaczymy teraz, jak wygląda miasto. No pięknie. Nie ma żadnych tutaj żadnych chmurek ani zarodników. Rośliny zniknęły, zobaczcie, super. Ale tu została. Jednak coś zostało. No i na to wszystko jeszcze Babes jest chora, ma zatkany nos. Dobra, wracaj do domu, kochana. Nieco mniej dziwne Strangerville. Roślina matka upada z ostatnim krzykiem rozpaczy. Wracając do domu zauważa, że wszystko wróciło do normy. Dziwne rośliny ustępują, a zainfekowani mieszkańcy budzą się ze swoich koszmarów. Strangerville ma u ciebie dług wdzięczności, jesteś teraz lokalną legendą. Udało ci się pokonać roślinę matkę i przywrócić Strangerville do względnej normalności. Możesz wrócić do rośliny matki w dowolnym momencie i ją obudzić. Gdy to zrobisz, możesz wybrać poziom infekcji, aby otrzymać pożądany stopień dziwności. To pozwoli ci ponownie rozegrać historię przy pomocy innych rodzin. Aha, okej. No i spoko, weź pocztę. Okej, zobaczymy, co ty tu dostałaś. Filtr zarodników? Znowu? To może to jest może ten zapomniany, co tam się zbagowało kiedyś. Dobra, ty chcesz zjeść sobie coś, więc śmiało, kochana, jedz. Musimy jeszcze usunąć z wanny te roślinki. Pozbądź się pnączy. No dobra, skoro historia jest rozwiązana, to postanowiłam, że Babes w końcu zajmie się swoją robotą. Musi poćwiczyć sparring w zadaniu codziennym, także fajnie. Mam nadzieję, że w końcu... Ej, w ogóle lipa, bo ona ma tutaj ćwicz sparing z innymi, dupa i nic się nie dzieje i ja nie wiem, o co chodzi. No dobra, słuchajcie, jest ósma, jest dziewiąta, więc... Ej, no i o co chodzi? Wprowadź rodzinę z galerii, przecież tutaj jest ten, mieszka ten ziomeczek. Wiecie co? Zrobimy tak. No dobra, słuchajcie, jesteśmy w końcu przy tym wraku samolotu. Udało nam się dojść tutaj. Tutaj jest jakiś George, więc powitamy go. Po wojskowemu może być. No i już się lubią. Dziel się nastrojem. Pochwal go. Porozmawiaj z Mastrangerem i zapytaj się, co tu robi. Pochwal mu dom. Opowiedz o historii o pokonaniu rośliny matki. I może o zawód go zapytaj. Chyba wszystko wróciło do normy na razie. No to nieźle. Podziel się z nim teoriami spiskowymi i zobaczymy, czy w ogóle można tutaj wejść. Chyba nie można, ej. Zapukaj do drzwi. Jesteś bezrobotny. No ja się nie dziwię, jak mieszkasz we wraku samolotu. Pewnie swojego na dodatek. Wow! Zobaczcie, to jest schron. Ale super tu ma. No, ma wszystko, co potrzeba. No, ziomeczek ma tutaj spoko. Ja myślę, że pójdziemy sobie gdzieś do baru. Zjeść coś. Zabawić się z przyjaciółmi. No dobra, jesteśmy. No już się ta Jadwiga zmyła, ale to nic. Zamów jedzenie. Dzisiaj jest za zero wszystko? Dlaczego? Bo co? Bo jest sąsiedzka wujka? O co chodzi? Weź pitę z hummusem. To chyba będzie takie, że wszyscy będą sobie mogli wziąć. Mam nadzieję. Dziewczyny sobie zamówią pewnie coś do picia za chwilę. Tak, to jest super. Weź porcję razem. Możecie sobie porozmawiać. Zapytaj, jak minął dzień. Rozmawiaj o smaku potrawy. O, tutaj się już leją. Tomasz Szpilka. Nie. Ja szukam cały czas tego Dominika. Patrzcie, przytulają się. Problem dziwacznych roślin mamy już z głowy, więc może wrócimy do ważniejszych czynności, takich jak zbieranie skał czy robienie tostów z serem.
No jak chcesz, to sobie tak rób, no. Wolny kraj, wolny kraj. Dopóki nic się nie dzieje, to jest okej. Okay. Zobaczcie, jaka babes jest szczęśliwa, że pokonała tą roślinę. Jest super ekstra. No, fajnie, fajnie. Weź z nim nie gadaj. Tylko jedz. I weź porcję razem chciałam. Gdzie są dziewczyny? Poszły już? Wiecie wy co? Tylko ta Jazz z nami została. No to pogadaj z nią. Trochę chociaż. Rozmawiaj o pracy. W ogóle może zapytamy się, gdzie ona pracuje, bo chyba nie wiemy. A, kariera... Kwatera główna w Strangerville jest wojskową i ma, jest żoną Dylana. No jest naszą sąsiadką, no i spoko. Okej, tutaj Babes postanowiła ukończyć tradycję. Znaczy w sumie nie ukończyła, ale powalczyła sobie z koleżanką. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, czekajcie, bo muszę kupić znowu eliksir. Bo stwierdziłam, że wybierzemy się... Na co się wybierzemy? Zaraz wam powiem. Wypij. Na Festiwal Miłości. Bo jest Festiwal Miłości i pomyślałam, że moglibyśmy się wybrać. Może poznamy właśnie jakąś miłość. Fajnie by było. Nie uważacie? Także chodźcie, wybierzemy się tam. Uuu, i mamy deszczyk, słuchajcie. Mamy deszczyk. Ale to nic. Zobaczymy, kto tutaj jest. Kto ty jesteś? Dominik, to nie. Landgrab. Ty jesteś jakiś stary Ted. Chodź, wypijesz sobie, o. Na... A co to za różnica? Które, jak to jest to samo? Chodź sobie, weź. Mogłabyś tutaj... zapytaj o swoje przeznaczenie w sferze uczuciowej. Wkrótce spotkasz swoje przeznaczenie. No fajnie, chciałam wiedzieć, jakie to przeznaczenie. O, poproś guru o podzielenie się mądrością. O Boże, o nie! O nie, spaliła się! A możesz zmienić strój? Żebyś nie była taka... Albo dobra, nie zmieniaj. No co no, tak się stało. Pierwszy raz w ogóle mnie trafił piorun, znaczy mojego Sima. Porażenie piorunem. Ajdź, babe została trafiona piorunem. No widzę, widzę. I co, nic ci nie powiedział, guru, tak? No trudno. A, miłość to fontanna wiecznej młodości, z której wszyscy możemy czerpać. Subcie. Szukam jakiegoś amanta tutaj, ale nikogo ciekawego nie widzę niestety. Słuchajcie, moi drodzy, powiem wam, że chyba nic z tego nie będzie. Babes jest, zobaczcie jak ona wygląda. To raz. Dwa, no nikogo tutaj ciekawego nie widzę. Ten w sumie by mógł być, ale on chyba ma jakąś żonę czy coś. On jest dorosły tak w ogóle. Ona dopiero, zobaczcie, zaczęła... W ogóle chyba jest wyłączone starzenie, z tego co widzę. Co powiesz na wieczór w barze? Nie, nie, nie. Już dzisiaj, na dzisiaj ma, ja mam dosyć wrażeń. Słuchaj, ja chcę się napić. Tutaj właśnie jestem na Festiwalu Miłości i chcę iść już do domu, w końcu się wyspać po tych wszystkich przygodach. Także co, moi drodzy, na tą chwilę ja się z wami będę żegnać. Rozwiązaliśmy zagadkę Strangerville, cieszymy się z tego powodu, jest super. Ja do was wrócę jeszcze tutaj z Babes, bo mamy do zrobienia karierę do końca przecież, nie? Musimy jeszcze 6 poziomów bić. Nie wiem co z tym sparingiem, bo on mi się tutaj w ogóle nie chce zaliczyć, ale dobra. Ja sobie pewnie przegram jeszcze tą niedzielę, żeby was nie zanudzać, pójdziemy do tej pracy. I tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!